Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Jankuba. W dzisiejszym odcinku przedstawiam sobie Mavic Air 2, czyli to, na co pewnie wielu z Was czekało. Nowy dron DJI, który w powietrzu według producenta jest w stanie spędzić do 34 minut. I już samo to robi wrażenie, ale tak jak Wam mówiłem, jest to według producenta, ponieważ według mnie jest to plus minus 20 minut. Przy bardzo spokojnym locie udało mi się dociągnąć maksymalnie 28 minut, ale był to lot, podczas którego wykonywałem dwa hyperlapsy, czyli... Ten dron przemieszczał się, jak się domyślacie, z bardzo niewielką prędkością. Nie mógłbym też nie wspomnieć, że ten dron automatycznie chce lądować przy 10% baterii. Gdy mógłby w powietrzu spędzić jeszcze nawet do 3 minut, to on już chce lądować. Oczywiście możemy ten proces lekko opóźnić, na niewielkiej wysokości gdzieś dolecieć w bezpieczne miejsce i wylądować, ale trzeba mieć to na uwadze, że przy 10% ten dron sam automatycznie rozpocznie procedurę lądowania. Podobnie zresztą było w Mavicu Mini. Jak już wspomniałem o hyperlapsach, R2 umożliwia robienie hyperlapsów w 4 trybach. Pierwszy z nich free, tak jak teraz właśnie widzicie, czyli ten najprostszy. Cycle, czyli okrążenie obiektu. No i course lock, czyli chyba tryb, który podoba mi się najbardziej. Powinno to wyglądać w taki sposób, u mnie wyszło to w taki. Chciałem zbliżyć się do tego kościoła od przodu, jednakże jak widzicie, dron trochę inaczej zinterpretował moje zamiary. Tak czy siak wyszło również fajnie, dron tutaj nie do końca utrzymuje wysokość, jak widzicie. Jednakże było to spowodowane wiatrem, bo faktycznie wtedy trochę wiało. Sam efekt jednakże jest całkiem spoko i spoko jest też to, że ten hyperlapse nagrany jest w 8K. Ale co nam daje to 8K? Wy w filmie i tak macie to Full HD. A daje nam to bardzo duże możliwości skropowania takiej klatki 8K do Full HD i wtedy mamy po prostu zoom cyfrowy. I to cały czas w jakości Full HD. Zobaczcie na to zdjęcie. Powinno ono Wam zobrazować, jak bardzo możemy przybliżyć obraz. Przy tym samym locie zdążyłem wykonać jeszcze jednego hyperlapsa, tym razem w trybie Cycle. Tutaj dron już nieco lepiej utrzymywał wysokość. Jak widzicie, taki hyperlapse trwa 8 sekund, natomiast wykonanie jego zajęło aż 10 minut. I w ciągu tych 10 minut dron wykonał aż 200 zdjęć. Oczywiście ustawienia długości oraz częstotliwości robienia zdjęć możemy spokojnie regulować z aplikacji. Aplikacja obsługująca drona, tak samo jak w Mavicu Mini, jest to DJI Fly, nie Go 4. Mapka ta jest bardzo podobna, jednakże trochę uproszczona i też da się w niej spokojnie odnaleźć. Ostatni z trybów hyperlapsowania jest to Waypoint, czyli najbardziej zaawansowany tryb, w którym to ręcznie ustawiamy, w jakim położeniu ma się znaleźć dron, na jaki czas i ile ma podczas tego zrobić zdjęć. Aplikacja DJI Fly później sama renderuje Wam takiego hyperlapsa, więc nie musicie się obawiać postprodukcji. Jednakże gdybyście chcieli zrobić to ręcznie, to również wszystkie zdjęcia zrobione przez drona są na karcie pamięci. Możemy sobie przegrać na komputer lub ściągnąć na telefon, jednakże taki przesył zdjęć i filmów w pełnym rozmiarze, bo to jest możliwe, na telefon trochę zajmuje. Zdarzyło mi się, że skończyło mi się miejsce na karcie, chciałem sobie przegrać te wszystkie filmy w pełnym rozmiarze na telefon, jednakże trwało to tyle, że zeszło 20% baterii co najmniej. I to na samo przesyłanie, ponieważ ten dron po włączeniu także zużywa sporo prądu. Mamy tutaj aktywne chłodzenie. Tak samo zresztą jak w Sparku, w Mini mieliśmy już pasywne. Zresztą posłuchajcie sami. Takie rozwiązanie na pewno jest wydajniejsze, ale również bardziej awaryjne. Pokażę Wam to na przykładzie Sparka. Coś tam sobie obciera. Jeśli chodzi o cenę nowego Mavica, jest to obecnie 4000 zł, natomiast w wersji combo aż 5. I dla kogo jest taki dron, do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw do omówienia mamy jeszcze sporo parametrów technicznych. Tak wygląda aparatura, jest ona dość spora, ponieważ ma też dość spory akumulator. Starcza ona na nie wiem ile lotów, ponieważ podczas testów nawet mi się ani razu nie rozładowała. A przelatałem dobrych parę godzin. Dodatkowo ponoć aparatura ta może ładować nasz telefon, ponieważ ma tak duży akumulator, że nasz telefon również może podładować, ale przynajmniej na iPhone'ach to nie działa. Mimo że DJI nawet na pudełku preferuje korzystanie ze sprzętu Apple'owskiego. Co ciekawe, sama aparatura nie ma takich typowych antenek, to jest antena, a jednocześnie uchwyt do telefonu. Pod nim znajduje się kabelek do połączenia aparatury z telefonem, aparatura nie posiada Wi-Fi. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, nie musimy tego kabelka nosić osobno, bez obawy, że gdzieś go zostawimy. W aparaturze znalazły się również wykręcone drążki, pod spodem mamy na nie miejsce. I muszę przyznać, że naprawdę bardzo łatwe to przenoszenie aparatury. W aparaturze zmieści się przeciętny telefon i trochę miejsca jeszcze tutaj zostanie. Tabletu niestety tutaj nie włożymy. Na aparaturze znalazł się przycisk do zamieniania pomiędzy fotografowaniem a filmowaniem. Da się tutaj zobaczyć dużą różnicę, że zdjęcia są już w proporcji 4:3, natomiast film oczywiście w 16:9. Istnieje tutaj możliwość przełączenia się na 16:9, jednakże będzie to zwykły krok. Także wszystkim polecam fotografować jednak w 4:3. Od razu też włączyła się tutaj możliwość fotografowania w RAW-ach i to moc naprawdę się ceni. Chociaż z drugiej strony nie wyobrażam sobie, że mogłoby jej nie być w dronie za 4000 zł. Takich ułatwień dla fotografów mam tutaj na przykład histogram na żywo, który oczywiście nie sprawdzi się przy zdjęciach na długim czasie naświetlania, ostrzeżenie o prześwietleniach oraz możliwość ustawiania różnych gridów. Osobiście cały czas mam włączoną siatkę z mocnymi punktami oraz siatkę wyznaczającą środek kadru. O ile macie jakieś pojęcie fotografii, ten pierwszy grid nie będzie Wam potrzebny, to środek kadru zawsze się przydaje. A mowa tutaj o tego typu ujęciach. Przy fotografii
parkowaniu oczywiście możemy sobie włączyć manuala. Jednakże z tego osobiście korzystam praktycznie tylko w nocy, ponieważ na automacie dron bardzo sprawnie dobiera ekspozycję. Dron umożliwia fotografowanie w aż 48 megapikselach i 48 megapikseli na tak małej matrycy jest to co najmniej kontrowersyjny temat. Jednakże nie będziemy się w to zagłębiać, spójrzmy na efekty. 48 megapikseli daje nam praktycznie tylko i wyłącznie wyostrzenie, a tym samym więcej szumu, czyli coś, co równie dobrze możemy zrobić w postprodukcji. Ale parametry to parametry i nie mogłem o tym nie wspomnieć. Jeśli chodzi natomiast o filmowanie, 4K w 60 klatkach, wow! Co ciekawe, 4K możemy filmować również w 24 klatkach, 25, 30, nawet 48, 50 oraz 60. Mamy tutaj również możliwość nagrywania filmów w HDR-ze, wygląda to w taki sposób. Niestety w HDR-ze w 4K możemy liczyć już tylko na 30 klatek. W HDR-ze w 2,7K również tylko 30 i w HDR-ze w Full HD również tylko 30. Slow motion natomiast do dyspozycji mamy tylko i wyłącznie Full HD, ale nawet do 240 klatek. Jeśli chodzi o quickshoty, to chyba wszystkie doskonale znacie i nie jest to nic nowego, ale coś nowego również tutaj się znalazło. A mam tu na myśli opcję boomerang, która wygląda w taki sposób. Oraz opcja asteroid, która wygląda naprawdę imponująco i postanowiłem wykonać sobie takiego quickshota. Polega on na stworzeniu panoramy sferycznej i efekty są naprawdę imponujące. Hyperlapse już na wstępie omówiłem, natomiast mamy już tutaj do dyspozycji panoramy. Kontynuując omawianie przycisków na aparaturze. Najważniejszy przycisk, czyli przełączenie pomiędzy trybem normalnym a sport, dodatkowo mamy tutaj jeszcze tryb tripod, czyli tryb, w którym dron lata najwolniej i też jest to znane z poprzednich modeli, jednakże teraz mamy to fizycznie do tego przycisk i możemy to sobie szybko włączyć, nie szukając tego gdzieś w ustawieniu. Oczywiście nie mogło zabraknąć RTH oraz przycisku funkcyjnego, który robi domyślnie, uwaga, nie robi nic innego jak po prostu włącza mocną diodę LED pod dronem, ale po co nam coś takiego? Dzięki tej lampce dron w nocy może skorzystać z czujników startowania oraz lądowania, co gwarantuje mu pionowy start i dzięki temu nie giba się na boki. Jest to naprawdę bardzo mocna dioda i w nocy to wygląda w taki sposób. Do tego z tyłu na aparaturze znalazł się oczywiście przycisk fotografowania oraz nagrywania oraz pokrętło do gimbala. Będąc przy czujnikach, oczywiście wymiana przeszkód. Mamy dwa czujniki z przodu, dwa czujniki z tyłu oraz cztery czujniki od dołu. Jak możecie zauważyć, cały spód drona jest metalowy, a to tylko dlatego, aby lepiej odprowadzać właśnie to ciepło, ponieważ to się naprawdę grzeje, mimo chłodzenia aktywnego, które tutaj słychać, bo ono teraz szumi. I wiecie, czego mi tutaj bardzo brakuje? Nie czujników bocznych, tylko czujników górnych. Bardzo brakuje mi czujników górnych w dronach DJI. I teraz pewnie wielu z was wyda się to dziwne i po co to komu? Myślę, że ci z was, którzy mają już trochę przelatane, doskonale znają temat latania pod mostami oraz pod innymi wiaduktami i tego typu przeszkodami. Można wtedy zrobić naprawdę super ujęcia, ale jest też ryzyko, że pod takim mostem na przykład stracimy zasięg. Co wtedy? Dron włączy RTH i poleci do góry. Zakładając, że jest to most, uderzy w niego i spadnie do wody. Osobiście na szczęście nie miałem takiej sytuacji, jednakże słyszałem o takich przypadkach i zawsze loty pod mostami przyprawiają mnie o mocniejsze bicie serca. I tak jak właśnie widzieliście, działa śledzenie obiektów, czyli działa bardzo dobrze. Ten dron może rozpędzić się nawet do 70 km na godzinę, oczywiście w trybie sport. I w trybie sport nie działają czujniki wymiany przeszkód, oczywiście w trybie śledzenia czujniki muszą działać, a więc dron nie będzie rozwijał tak dużych prędkości. Mimo to za rowerem jadącym 30 na godzinę na spokojnie nadąża. Gubi go dopiero na większych wysokościach, tak jak to właśnie widzieliście. Dodatkowo przy śledzeniu możemy sobie oczywiście włączyć orbitowanie. Wygląda to zarąbiście i nie jest to żadna nowość, ale przy 30 km na godzinę już nie nadąża. Jeśli chodzi o wymianie przeszkód podczas śledzenia obiektu. Patrząc na zachowanie drona, wydaje mi się, że wręcz zapamiętuje on położenie przeszkód, tak aby mógł je wyminąć podczas gdy dostawia się do nich bokiem, tam gdzie nie ma czujników. Na przykład gdy przyszedłem przez te drzewa, dron na chwilę się zatrzymał i zastanawiał się, czy przez nie przelecieć. W końcu przeleciał, natomiast przez te następne, gdzie odstęp był jeszcze mniejszy, tutaj już się nie zdecydował na taki manewr. Także dron ma tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo, niekoniecznie o ładne ujęcia. I to na pewno na duży plus. Podczas testu śledzenia w żadne drzewo dron nie wleciał, chociaż muszę przyznać, że niewiele mu brakowało.
Okej, a więc czas sprawdzić zasięg. Latamy w mieście, żeby nie było. Tutaj zresztą jest BTS, więc będzie zakłócał sygnał. Producent deklaruje do 6 km i w mieście ciężko jest to wyciągnąć. Jednakże zobaczymy, co uda nam się uzyskać. Będziemy lecieć na większych wysokościach, ponieważ tam zakłócenia są mniejsze. The home point has been updated. Please check it on the home point has been updated. I takim sposobem uzyskaliśmy 5352 metry, lecąc z miasta przy BTS-ie. Warto zauważyć, że po przeleceniu tego dystansu podgląd dalej był płynny. Gdyby nie fakt, że skończyła się bateria, myślę, że dron mógłby spokojnie przelecieć te 6, a nawet więcej kilometrów. Możecie mi powiedzieć, że tu było tej baterii 60%, ale zawsze warto sobie odjąć te 10%, ponieważ dron, tak jak mówiłem, sam ląduje przy właśnie 10% baterii. Przemieszczając się razem z dronem, możemy uzyskać nawet takie wyniki. A dlaczego musimy się przemieszczać razem z dronem? Nie może ktoś odebrać tego drona 9 km dalej? No niestety, nie może. Tak duże zasięgi jesteśmy w stanie uzyskiwać tylko na dużych wysokościach. Gdy zaczniemy schodzić niżej, ten zasięg zacznie przerywać. I nawet gdy włączymy procedurę lądowania, gdy będziemy gdzieś wysoko, to dron automatycznie przerwie ją, gdy straci zasięg. Podsumowując, jest to dron, który już swoje kosztuje, ale możliwości także ma bardzo duże. Jeśli potrzebujecie drona na różne wyjazdy, na wakacje i macie wolne 4 koła, to naprawdę serdecznie polecam. Jeśli natomiast myślicie o bardziej profesjonalnym filmowaniu, weselach czy teledyskach, to tutaj również ten dron się sprawdzi. Pełnometrażowego filmu tym dronem nie zrobicie, ale do jakichś tańszych produkcji naprawdę jest to przyzwoity sprzęt. Oferuje nam tryb flat, dzięki któremu możemy nagrywać mało kontrastowy i mało nasycony materiał, co daje nam też później ogromne możliwości postprodukcyjne. Jeśli zajmujecie się filmowaniem bądź color gradingiem, to wiecie, o co mi chodzi. DJI w tym dronie połączyło zaspokojenie potrzeb przeciętnego Kowalskiego oraz osób potrzebujących drona do bardziej profesjonalnych zastosowań. Ja osobiście nowym Maviciem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, a te ujęcia mówią same za siebie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się spodobało, chcecie więcej tego typu filmu, to koniecznie poinformujcie tą łapką w górę. Natomiast aby być na bieżąco, zostawcie suba. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. A ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka.